Ojcze. I tobie się pole skończyło. Buduj kolejne. Ile bym zyskał miejsca, gdyby oni sobie zginęli? Tutaj mamy tylu. Już 6. Aż 10 miejsca. Po ulepszeniu zostanie mi 45 miejsca. Tutaj mam... Aha, będę mógł stworzyć 3. 2 katapulty. Powinno być spoko. Jak najbardziej. Czy uda mi się? Możliwe, żeby mi się udało jakoś przejść jeszcze do kolejnej epoki. Chociaż to kosztuje 100 złota. Zostanie mi tyle. Tak, no mniej więcej powinno być. Chociaż jeszcze bym chciał to ulepszenie zrobić, więc będę musiał dopiero, gdy zdobędę to złoto, przejść. No dobra, trudno. Albo mogę po prostu skasować ich i usunąć tych panów. To jest chyba lepsze wyjście, bo oni mi są zbędni totalnie tutaj. Blokują mi miejsce. Tak, jestem taki okrutny. A to się przyda za to. Więc mogę stworzyć więcej falangistów. 7. A co tam? Szalejmy. Aby się pole skończyło. I jeszcze wezmę ulepszoną wieżę, które, jak mówiłem, trochę ich zbuduję. Dokładnie te 2. Żeby mi tutaj mniej więcej broniły terenu, który spróbuję przejąć. Dobra, więc wy tutaj dobywacie, więc może zróbcie kuźnię. Powiedzmy tutaj. Myślę, że to będzie dobre miejsce. O! I wy pójdziecie ze mną. Chociaż złoto, to znaczy kamień, szybko kamień. Zanim stworzę jeszcze tutaj te katapulty, to wy zdążycie już pewnie wydobyć na tę wieżę odpowiednią ilość kamienia. No a do tego, no ledwo, ale się nie udało. A jeszcze chcę tu ulepszenie, żeby ulepszyć żywotność konnicy i innych takich, co jeżdżą na koniach. Wtedy ich właśnie punkty zdrowia zostają zwiększone. Co oczywiście jest dobre dla mnie. Dobra, tutaj już większość ulepszeń zrobiłem. Mur. Przybawić się w mury. A dobra, co tam? Potrzeba mi więcej drewna jeszcze. A stwórzmy 3 katapulty, zaszalejmy. No już z funkcją widzę, że przewyższam wroga. Już pewnie go przewyższałem od dłuższego czasu. No dobra. Dobra, oni mają tutaj obronę od ostrzału trochę. Konnica nie. Łucznicy też nie, tylko oczywiście ciężka piechota.
dobra. Mogę. Nie, jeszcze trochę drewna. No, dalej z tym drewnem, panowie. Dobra. I pewnie zdążą jeszcze to wydobyć. A, na jednego. Gdzie... O, a tak, no wydobywać tutaj jeszcze kamień. No, tyle falangistów, myślę, że mniej więcej da radę. Ale to się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże. Wszystko się może wydarzyć. Myślę, że z tego będą tak dwie albo trzy części z tej misji. Jeszcze się zobaczy, jak to będzie. Myślę, że poradzę sobie jakoś z tym atakiem. Nie powinno być aż tak źle. I wy już wydobyliście tą odpowiednią ilość tego kamienia. No i złota mi trochę teraz więcej brakuje do przejść do kolejnej epoki. Ale dobra. Jakoś sobie poradzę. Myślę, że możemy mniej więcej już ruszać z tą armią. A w ogóle tu jeszcze byli ci włócznicy, których mogłem usunąć. Ale już dobra, niech żyją. Idźcie, panowie, idźcie. Czas zjednoczyć Japonię. Przejdę mniej więcej tędy. A gdzie jest mój zwiadowca? Zwiadowco, gdzie jesteś? Tu. Coś podejrzanie duży teren był. Więc tutaj zapewne musiał on być. A wy się blokujecie o katapultę. No, mistrzowie świata. Istni mistrzowie świata. O, dobra, ja mam już tutaj tą trzecią katapultę, więc mam już pełną armię gotową do ataku. Prawie. Okej, wy oddajcie już kamień, który wydobywaliście. Bo za chwilę będzie się wydobywać kolejne rzeczy. Dobra, zobaczmy, czy tutaj jest bezpiecznie ogólnie. Czy wróg jednak postanowił troszeczkę przejąć mój teren. Oczywiście na moją niekorzyść. Okej, tu jest mniej więcej bezpiecznie. Więc osadnicy zaczną budować wieże. Wieże postawimy, powiedzmy, tutaj. I myślę, że też mur mniejszy wybudujemy. Żeby trudniej było im mnie atakować. Myślę, że trzy wieże dadzą radę. Oczywiście mają teraz więcej punktów życia, bo zwiększyłem wszystkim budynkom wytrzymałość. Okej, i jeszcze jedno tutaj. I jeszcze murek. Może się przydać. Taki? No gdyby nie ta zwierzyna. Głupia. A kysz. Ty. Wracaj. Okej. Zwiadowca, zobacz, czy może przejechać. Zwiadowca mówi, że
Nie można. Spoko. To cel mniej więcej osiągnięty. Ruszajmy dalej. Z moimi armiami cudownymi. A, dobra, zbudujcie jeszcze jedną wieżę. Żeby upewnić się, że będzie to mniej więcej dobra obrona. A już na kolejną mi nie wystarczy. Trudno. Okej, zaraz tutaj pozbędziemy się tamtych złych panów. Czy będą chcieli mi zagrozić. Z tej strony już ataku będziemy mogli się mniej obawiać. Chodźcie, chodźcie. Katapult, samo. O kur... Dobra. To już się zaczyna. Okej. To się zaczyna szybciej niż myślałem. Ale dobra. Ci postanowili już mnie zaatakować. I muszę się już przyszykować na atak wroga. Z każdej strony. No, tutaj będziemy mniej więcej bezpieczni. Mam taką nadzieję, bo mogę zrobić takie okrążenie. Może dla pewności. Chociaż nie, bo bym nie mógł w tyle przejść. Ale nie, bo mogę przecież tutaj naturalnie tworzyć wszystko. Więc dla pewności jeszcze ten tutaj murek zrobię. Wtedy mogą... Nie, już raczej tylko zostanie im ta droga do mnie. Zniszczę teraz to. Tutaj jestem już bezpieczny. Za chwilę wydobywamy złoto. O, o! No to zaczyna się. Mają tutaj jeszcze takich panów. Nie wiadomo skąd mają rydwany. Ciekawe. Skąd oni to biorą? Okej. Zniszczy się to już? Dobra. Spójrzcie tutaj składzik. Zniszczcie ich. Tak przypuszczam. Nie, 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 nie strzelaj! Ty śmieciu! Jak ja te katapulty lubię. Ile mi już... No dobra, nie masz takich dużych strat. Mogły być gorsze. Dobra, tutaj już ktoś, jakiś łucznik próbował mnie napaść, ale mu naturalnie nie poszło. Być może jeszcze więcej ataków stąd będzie na mnie. Dobra, wydobywajcie złoto. Nie ma czasu. O, tutaj trzeba mieć się na baczności teraz. Bo nie wiadomo skąd nagle mogą przybyć niezbyt pożądane przez nas armie wroga. Niech oni znaczy ten zwiadowca zobaczy jak wygląda tutaj sytuacja. Oczywiście nie mam jeszcze ulepszonych za bardzo strzelania. O, no to był piękny strzał. Akurat. O, o. Ty zniszczysz. Albo nie. To zły plan. Cofnijcie się wszyscy.
Dobra. Tutaj jest niebezpiecznie. O, o. O, świetnie. To nie poszło. O kurczę. Wiać, wiać, wiać. Uciekaj! Dobra. Czy on prawie zabił swojego? Dobra, gdzie jest tamta wieża? Nie wieża, tylko... Dobra, zabił swojego, spoko. Tutaj trzeba się mieć na baczności. Tak, jak mówiłem. Dobra. Prawie już nic nie mam. Wam się w ogóle kończą po kolei pola. Ty już w ogóle zbierasz nie swojego. Ty też już straciłeś. Oni mają też balisty. On nic nie zrobił. Dobra. Przechodzę już szybko do kolejnej epoki. I może stworzę tutaj... Nie stajnie tylko koszary uczników, żeby tworzyć konnych uczników za chwilę, jak już tylko... Oczywiście będę miał kolejną epokę. Troszeczkę straciłem. Oni, jak mówiłem, mają dosyć sporą tą swoją armię. Którą będziemy musieli po kolei wyniszczać. Z konnymi uczynkami to powinno pójść o, łatwo. Oni już zbudowali. A ich później ulepszymy jeszcze na falangistów, bo teraz to nie są falangiści, tylko hoplici. To mi się pomyliło. Zmienię ich na falangistów i powinno pójść już dosyć dobrze. Złotka tutaj mam już dosyć sporo. Powinno to jakoś pójść.